Ten program, jak i wiele innych naszych produkcji, powstają dzięki wsparciu na portalu Patronite. Polecam nasz profil Gadowski TV na portalu Patronite, gdzie możecie nas wspierać i solidaryzować się tym samym z naszymi działaniami. Możecie też oczywiście tradycyjnie odwiedzać stronę www.gadowskiwitold.pl i tam też znajdować zakładkę pomoc i wspomagać nas w ten sposób. Tak powstaje niezależna produkcja, która potem do Was dociera, a chcemy rozszerzać nasze możliwości, tak więc popierajcie własnego szeryfa. A można to popierać kieszenią najlepiej. Pozdrawiam. To kiedy Pan będzie tym prezesem telewizji za pozwolenie publiczne? No wtedy, jak zrobimy dalszą część programu Siara w kuluarach. Ten, co mówili, że dziadek w Wehrmachcie. Nie chcę mi się nawet nazwiska wymawiać, bo mnie tak brzydzi, że coś okropnego. Trzy kawałki do nagrania. Nie weźmie, wyrzuci z telewizora, panie Wicku, to jest hańba. Jak ja go widzę, on, proszę pana, nie wiem, czy pan wie, że ten jego laufer nazywał się arabski, a w rzeczywistości on tak bardzo arabski chyba nie jest. Nie jest. Nie, on tam... Urodę miał taką bardziej, że... Słowiańską. Libijczyk. Libijczyk? Libia. Liban południowy. No, ale nazwisko miał takie, jakie miał i on podobno rozmawiał, czyli czy też nie rozmawiał, bo też to nie jest udokumentowane, ponieważ pani tłumaczka, która była przy tej rozmowie, została sądownie zwolniona z tego, że ma powiedzieć, co on mówił. Ten arabski. Ten arabski z tym sieczynem w restauracji, która się nazywała Dorian Gray. Nie wiem, czy pan to wie. Tak z Wellsa. Proszę pana, tam oni rozmawiali. W tej knajpie, bo w Moskwie taka knajpa jest, bardzo wytworna i elegancka. I tam była tłumaczka i tego, i to sza, nie wiadomo. Nie można o tym. Nie można dociec, o czym oni tam rozmawiali, bo tłumaczka ma powiedziane, że nie musi mówić, a tłumaczka, wie pan, kto to jest. Ta była. Była tłumaczka. Już była. Nazywa się... Pani Dukaczewska. O, jaki pan biegły w... A jakże? To śledczy. A jestem jeszcze tak śledczy, że panu powiem, że ona już nie jest Dukaczewska. O, to się dowiedziałem i mną to wstrząsnęło. Wstrząsny, jestem wstrząśnięty, a nie zmieszany. A ja troszkę zmieszam. Tak, pan zmieszany? Troszeczkę. Cholera, my przy pustym stole, jak naprawdę, jak w bagażu. Ale ja z kawunią. Jak w kawiarni. A ja jakoś mnie denerwuje, wie pan. Którą sam pan tutaj parzy tą kawę, tak, przez filtry. Co tego, że jak rozmawiam, to nie mogę ani mieć jakiegoś kubka, ani jakiejś wody, ani nic. Bo już bym sam siebie podejrzewał, że nie wiem, co z rękami zrobić. A co pana tak wywiało z tej Warszawy? No, nie można powiedzieć, że wywiało. Ja sam poszedłem sobie. Sam na pustkowie? Sam poszedłem, proszę pana, bo no jak telefon nie dzwoni, to co ma tam siedzieć? Nie dzwonili. A nie był telefon jeszcze wtedy komórkowy, tylko był telefon. Jak nie dzwoni, jak dzwonił, no to ja wiedziałem, że mam być w Warszawie, bo halo? Tak, o 12 próba. No dobrze, to, przedstawienie o tej. Tamte. A później przestało to dzwonić. Proszę pana, wszystko, po co tam będę siedział? Pojechałem tutaj na wsi, pusto, nikt nie dzwoni. Jedźmy, nikt nie woła. Jedzmy, przepraszam. Nikt nie woła. Tak pochodziłem sobie, tak mi zostało. Tu już siedzę 23 lata, proszę pana. Niech pan sobie wyobrazi. Pan taki trochę i krakowski, i warszawski. Czy bardziej krakowski, czy bardziej warszawski? Teraz, jak tu siedzę w tym lesie, to coraz bardziej tęsknię, żeby być krakowski. Tam mi tych klimatów krakowskich na starość tak brakuje tutaj. No bo w Warszawie co to tam są za klimaty, niech mi pan powie. No stare miasto, to są żadne klimaty. Ja tam wycieczka, jak do mnie ktoś przyjeżdżał z zagranicy, to czekałem na niego gdzieś tam w okolicach domu partii, teraz giełdy, nomen omen, jakieś takie dziwne skojarzenie. Tam, ale tam czekałem, parkowałem i mówię, idź prosto tam, a ja cię odbiorę koło tego szewca z szablą. I on miał cała pół dnia wycieczkę, ja tam czekałem, żeby nie leźć tam z nimi. Koło tego Kopernika, tamtędy.
Bo już tyle razy tam, ja tam pracowałem przez jakiś czas w Bristolu, na pięterku mówiliśmy jakieś dowcipy, żarty, taki kabarecik tam był. I tam miałem to schodzone, aż mnie nóżki bolały tam, od tego starego miasta. To tam biega. I koniec. I co tam masz pan w tej Warszawie? Nic. Tam konin. No tu bloki, tu Saska Kępa. No może ta Saska Kępa niech jeszcze będzie. Jak jest ochota, to brudno. Tak. No nie połapiesz się pan. Ludzie. No poznasz pan teraz jakiegoś warszawiaka. Włochy. Nikogo nie ma, tak żebyś pan powiedział, że to jest warszawiak, że ma w sobie warszawski klimat, że no Friedman może być. Stefan Friedman. Bardzo nielubiany przez prezesa Waltera Stefan Friedman. To bardzo śmieszne. A dlaczego prezes Walter go nie lubił? No nie wiadomo, jakaś taka przypadłość. No ja widzę tego i to nie wiedział, że ja lubię Friedmana i tak czasami mu się wyrywa, jak ja nie cierpię tego Friedmana. A śmieszne kawałki on z profesorem Stanisławskim o prawo jazdy, jak się Friedman zdaje, jakby on sobie w domu za przeproszeniem puścił, to pan zobaczy, jaki to... I to on jest warszawiak, chociaż z Krakowa. Na Kłopoty Bernackie. Tak, tak, ale on w Krakowie chyba urodzony jest. W Krakowie. A pan też coś z Krakowem miał wspólnego. A, no ale to co to studia? To najpiękniejsze czasy w życiu każdego człowieka. No, na studiach być w innym mieście niż w Kraków, no... No chyba, że w Toruniu, o przepraszam. Ale tam rozrywkę zapewnialiście siostrzyczkom. A to nie ja. To by się pan Boga, no to nie mogę powiedzieć tego. Ale no, co? Troszeczkę tak. No nie, to pan mi tego opowie, bo przy kawie, jak będzie miał swój program. Jak znał pewnego aktora, który później był reżyserem i później był mężem jak takiej aktorki. I był ładny, jak piękny, jak posąg, jak Dawida, naprawdę. Był taki loczki, taki. A później się uszkodził sobie oko, bo szczypywał dres. Wie pan, że on dres i trafił sobie w oko i skaleczył go. Miał później kompleks, bo to oko było chore. Tam przypadek zdarzył. A był posągowe kształty dziewczyny mówiły o nim, że taki. Tadziu, taki, wie. A wy mieliście akademik naprzeciwko? Klasztoru. Klasztoru sióstr. Sióstr, ale ja nie wiem, jakie to siostry były. No, ale święte. Siostrzyczki. No w Krakowie to wiedzą wszyscy, bo to jest ulica Warszawska. Prawda? Naprzeciwko. A jest akademik, tam jest akademik szkoły muzycznej wyższej, sala teatralna szkoły muzycznej. Jak to, i co on robił? To tak. Naprzeciwko ten... Panie, co ten robił? No jak opowiem, a on mnie poda do sądu. No, nazwiska nie mówimy. Nie, nie mówimy. Dobra, nie mówimy. Nie. Ładny, taki posągowy kształt. No, po pryszniców, szlafrok miał taki kąpielowy. Ten. Okna były duże, jak to w Krakowie. Weneckie, tak? To się duże. W Krakowie, a weneckie. A weneckie, no bo to wie pan, no, kolej krakowsko-wiedeńska. Wiedeńska. Cesarska. Tak. Krakowska, cesarsko, papiesko, królewskie. Królewskie miała, rzeczywiście Galicja i Głodomeria. A jakże chciał. No i on stawał w tym oknie, szeroko otwartym, w maju, nawet piękne słońce. I brał ukulele. Wie pan, jak, no takie do dmuchania. No, instrument. No to hu, 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 hu. I on na tym wygrywał taką pieśń. Hu. I te firaneczki tam naprzeciwko tak się rozsuwały i siostrzyczki w czepeczkach tak zaglądały przez te czepeczki, jak on to też, a jak aniołek gra na tym. I on te ukulele tylko odkładał i ten szlafroczek tak rozchylał. No i się firaneczki zamykały. I dołem tylko widać, że takie spareczki się tam podglądały. No tak stał, jak ten Dawid. No i dobra, Kijański, o przeciąg! I on zamykał okno. To tak jak z lalki te studenty. O, no, no, co no, wie pan, no, teatralna szkoła wszakże. Prześladowali. Tak, tak, tak. No bo nie płacili. Ja nie płacił, jeszcze ją prześladowali. Nie płacił, a się wystawiał. Proszę pana, mieliśmy rozmawiać o Krakowie, o tym, co słychać. No co słychać? No, ja jakże tam, no. 20 lat mamy prezydenta. Kogo? Prezydenta. Ale... Sosnowca Komucha.
20 lat. 20 lat już mu stuknęło. No ale to Nowa Huta na niego głosuje, dlatego taki... Nowa Huta nie głosuje. Właśnie. Jak to nie głosuje? Nie. Oddzielnie głosuje Nowa Huta, oddzielnie Kraków. Oddzielnie na każdego, tylko nie na niego. Dosłownie? Dosłownie. I to Krakusy? Krakusy. Krakowianie, jak to ładnie się mówi? Krakowianie. Tak? Krakowiaczek cija. O, zaczyna cijak. I to taka jest struktura, że bardzo lubią pana prezydenta nazywa się jak Meki. Meki Majcher. O, Meki. Brechta. No. Brechta i Brechta, a na niego głosują. A dlaczego, niech mi pan powie, czy to fałszują te wybory? Mówią, że ze wstrętem. Ale głosują. Ze wstrętem głosują. Tak. Nie zaciągają się. Tak, jak Clinton. Ale głosuje. I głosuje. A panu to przeszkadza? On mnie przeszkadza. Tak? A co on złego robi, ten wasz prezydent miasta stołecznego królewskiego Krakowa? Trąbi źle tam na tej wieży strażak, czy co? No, remontuje. No właśnie, zrobił ostatnio trasę łagiewnicką. Piękną, miliardy kosztowała, śliczne otwarcie, wszystko. Przyszedł deszcz, zalało tunel. Zamknięta trasa. Osuszyli. Minął tydzień, znowu przyszedł deszcz. Znowu zamknięto. No to kto ten deszcz nasyła ktoś? Na złość. No, deszcze nasyła. Na złość tak. Robi. To, ten, tak. A ten stoi w Poroninie? Nie, już nie. Nie stoi. Nie, obcięli całkowicie. No, no ale to, no to ktoś to może, ten deszcz ciągle nasyła. No daj się Putin przecież. Putin? To oczywiście. Daj pan spokój, to tam daleko jest. To tam, a musi ten, Putin. A ten pomnik jeszcze jest w Krakowie, co to dzięki niemu ominęła armia Kraków, nie zburzyła? Nie. Stoi pomnik. To nie ma już tego pomnika. Nie ma pomnika? Nie ma. Koniewa nie ma. Generał. No właśnie. Marszałka Koniewa. Nie ma. Jest tylko postument, pomalowali go, nie wiem dlaczego, na niebiesko i żółto. Na żółto i na niebiesko? Na żółto i na niebiesko. No to kogo to postawił? Jak 2+1. Kogoś postawił. Ktoś pomalił mi świat. To niebieskie się zamaluje, to będzie papieskie. Jak to w Krakowie. A jak się żółte zamaluje, to będzie co? No. To będzie niebieskie. Nie ma, będzie niebieskie. Jak Unia Europejska. Tak. Papieskie tak europejskie. Ta się wyszczela. Takie okrągłe i będzie Unia Europejska. Tych pomników już nie ma. Proszę pan, to nie wiadomo, kto nasyła ten deszcz. Te deszcze i zalewają. No i to można... I to na niego wszystko zwalacie, biednego prezydenta miasta. Co 20 lat już jest. No jest, no to już Wilek dłużej nie może. Tak? Będzie. Będzie? Będzie. Tak, Clinton. No, jeszcze ma zdrowie. Ile ma lat? 70. Nie, ja po francusku pana zapytałem, czy jest chory. Ile ma lat? Ile ma lat? A pan mówi, nie jest chory. Po francusku? Nie, pomoże pan po polsku. Po polskiemu? Ile ma lat? Nie, stary? Nie jest chory. Stary? Stary. Aha. Ale nie chory. Tak, jak Zygmunt. Ale my co tak do Krakowa. A Zygmunt a Warszawa lepsza? Co? No Warszawa lepsza? A co tam w tej Warszawie? No, no też zalewa. No a jest taki prezydencik też. No i też go zalewa. Kiedyś zalało Warszawę i on mówi... I to jeszcze czym zalało? Proszę pana, musi pan to mówić, że to... Jak to stolica, to wszystko ścieka tu. No, no i później się zatka to pod spodem. Bo źle wymurują i czajka i ciągle tego zdechłego jedną rybę pokazywała telewizja. Ja już myślałem, że dzisiaj pokażą, znów pokazać. I ta sama ryba, jakby nie mieli drugiej, żeby podłożyć. Jak ja ją poznawałem, że się buja ta sama ryba, to już wstydu nie mieli. Kiedy pan będzie prezesem telewizji publicznej? No to wtedy, kiedy ruszymy znowu z produkcją Siara w kuluarach. No to czyli za trzy programy zdjęte. No, czyli za 2 sezony polityczne. A pan będzie kandydował z Krakowa? Nie. Dlaczego? Ja tylko się przyglądam. Proszę pana, to jest postawa. Taka mi rola wypadła, nie, widza. Nie, widza. Proszę pana, wyczekująca. Już pan jest w tym wieku, że a tak ani nie. Satyrą przed nie może pan cukrzycowym wieku. Proszę pana, ani... Przepraszam, bo kichnąłem panu w mikrofon. No to musicie wyciąć, halo. Teraz będę ładnie mówił, a kichał będę na pana Witka.
Proszę pana. Bez maseczek jeszcze. Dobra. To jest czas, w którym tak, ani już nie, mnie na przykład w tym wieku nie wypada być jakimś tam, zajmować się satyrą, wyśmiewać się. Bo każde dziecko w średnim wieku po 18 lat mówi, panie, przestań pan pyskować, mądrzyć się, każdy może, weź pan sam zrób. Czyli bier się pan do roboty. Albo trzeba się, proszę pana, zaangażować, albo się wycofać na aut. No i co, i pójdzie pan na te wybory teraz? Czy pójdę głosować? No. Pójdę. I? No wie pan. Odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że tym razem nie słabszuję. Odpowiedzialnie? Już z przyzwyczajenia. Ach, ja to tak, przychodzi ta niedziela, to nawet nie wiem, wie pan, bo nie mam telewizora. Nie wiem, czy pan tu zauważył, że nie mam. Ja tam słusznie. Czasem tam zajrzę, jak chcę. Tam, gdzie potrzeba mi się coś dowiedzieć. Kto wygrał wybory w Turcji? No, bardzo się zmartwiłem. A później wiesz, a może się ucieszyłem nawet. Tam Turek, to co? Turecki, ja się na tym znam, bo ja występowałem w takim kabarecie, gdzie ciągle krzyczałem. Turecki! Ale Gajo z tureckiego. No właśnie, tak, ale ja do niego krzyczałem. Dzięki temu, że ja byłem dyrektorem, to on był, mógł być turecki. Zrobił na mnie karierę, bo ja ciągle turecki, wylansowałem go. Proszę pana, żeby chociaż dziękuję bardzo i widzi pan, jaki pusty stół. Nigdy nie przyniósł. Tam kiedyś mieszkałem w Warszawie, to jeszcze przyjechał, też nie przyniósł, tylko od razu moje wypił, bo ja umiałem już wtedy robić, że jest przezroczysty, a pachnie malinami. Tak, już umiejętność. Ja już teraz mi się nie chce. Bo teraz nieprzezroczyste i czym innym pachnie? Niepotrzebne, to jest w ogóle chyba do nacierania na zimę, żeby trochę cieplej było, czy zimniej. Nie wiem, dla zdrowotności. Dla zdrowotności, tak. Co tak? No to prezesem nie chce pan być? No, jak nam dadzą zrobić ten... Pamięta pan, jak się skończył tamten program, Siara w Kuluarach? Tak, pamiętam, jak niósł ten Meszka, marszałek Sejmu Meszka Niesiołowski. Bronisław Komorowski. Nie, to Niesiołowskiemu dałem list. A Niesiołowski był nie był marszałkiem. Wicemarszałkiem, tak. Wicemarszałkiem, a marszałkiem był Schetyna. Nie, Bronisław Komorowski. Już był prezydentem. No Schetyna, bo myśmy poszli do Schetyny w tym programie, żeby mu dać pismo leśniku wydrukowane w Rzeczpospolitej. Że piszą, panie, nie mamy dojścia. Już nie ma, to jest ostatnia nasza deska ratunku, piszemy list otwarty do pana, panie marszałku, żeby pan zadziałał coś w kwestii lasów państwowych, bo gdzieś rzecz się dzieje, że to zmierza do prywatyzacji, okradną, sprzedadzą, taki był trend i leśnicy to czuli. Niektórzy oczywiście, niektórym to było na rę. Na rę, bo tam już ten Komorowski się wybierał do Obamy. I tu my zobaczymy, wtedy co on z tym Biegosem powiedział, że dzidę zostawi, jak będzie szedł na polowanie. Tylko wiedzieli, gdzie mają oczy płonieć. Coś to strasznego, jakby ten kto te przypomni tego prezydenta, to już wie pan, strach pomyśleć. To wtedy miało być przy okazji machnięte te z tymi lasami, bo tam przebierali nogami, żeby już teraz, nawet mówili, nie macie czym zapłacić, to my wam damy pożyczkę. Żeby zapłacić. Tak, żeby im oddać na te lasy, to oni im pożyczą. To... A co Meszka z tym miał? Meszka miał wspólnego, że jak nas nie wpuścili do Schetyny, sekretarka nas wywaliła z tą panią Tosią. To na korytarzu złapaliśmy, ja ten list miałem wycięty z gazety leśników, podpisany i dałem Meszce, a on nie chciał wziąć. Ja mówię, proszę pana, to nagrane jest. Przecież to, gdyby to nie było nagrane, to ja bym pan tego z powrotem nie opowiadał, bo pan był wtedy redaktorem. A ten jak nie chciał tego wziąć w ręce. Ja mówię, panie marszałku, przecież to no, tylko pan weźmie i zaniesie. A mu się te ręce wykręcały, ale w końcu dziabnął ten list i było takie ujęcie, przytomny operator był, tak prawie jak ten. A skąd macie takiego operatora? Z Krakowa. Uuu, to porządna szkoła, koniecznego. Zygmunta. Też. On był operatorem, ale od muzyki, w sensie kompozytorem, ale to operator, to kompozytor. To jedno, wszystko jedno. No, mówiąc tak, co w Krakowie operator, to u nas. A śpiewali kompozytor. O Tomaszowie. No tak. Najsłynniejsze. No tak, a i zielone, te winogrona były. Może byśmy tam.
Najmilszy. No, konieczny, nie? No ale jak pan przyśle transport, to ja pojadę. I? No proszę, dalej, co pan chciał? Padli na dzień do Tomaszowa. A tam jest Muzeum Piwa, wie pan? W Tomaszowie? Tak, i biuro poselskie Macierewicza. O! Może tam jeszcze zmieszkać. Złoty. Dawaj pan dalej. Ta sama cisza trwa. Pan będzie śpiewał, to musi pan czołówkę do naszego programu. No, zaśpiewać? Tak. O, to ludzie uciekną z medykady. Najmilszy padli na dzień Tomaszowa, a w Krakowie będziemy nagrywać. To znaczy... To tak z koniecznego, żeśmy... Co? Tak, żeśmy... No, z konieczności. Z konieczności. A jak Zygmunt się czuje? A dziękuję, przekażę. Naprawdę? Tak. Serdeczne pozdrowienia. Tak. Uwielbiam. Żyję. To, proszę pana, nawet tu na wsi nagle mnie taka skuka bierze, to włączam, taką możliwość teraz ma każdy na świecie, że mówi Halina, Wyrodek, ta nasza młodość. I proszę pana, a później jakaś inna wersja jest, ta Halina nagrała i to już nie można na to patrzeć, bo on coś przeżywa. Ale co, z tą Rodowicz też ciekawe było, nie? Że pomyliła słowa. Ja nie słyszałem o tym. Maryś, Małgośki. Tak? To był Maj Pachniała, Saska Kępa śpiewała. A przestań pan, że nie będziemy tutaj pornografii dzieciom opowiadać, czy to w południe idzie program. No. A niech pan sam sobie zaśpiewa w swoim programie to, co pan słyszał, co śpiewała. No ona śpiewała Saskę Kępa. Ach, tam no Maju i Bzach i przestań pan. No i proszę pana do Tomaszowa, a żeby to się odbywało w Krakowie. O. Że siedzimy sobie, tam ta wieża mariacka tam za sukiennicami, wie pan, a pan do mnie mówi, ja tak jak to siedzi stary człowiek na ławce, taki tępy wzrok, na te gołębie nawet mu się głowy nie chce podnieść, te konie klapią, klap, 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 klap. Kiedyś był taki pan z szufelką, ja go bardzo lubiłem, latał pod ogonami. Naczelny gówniarz Krakowa. Tak o sobie mówił. I był, bardzo dumny człowiek. Bardzo dumny. Ja go widziałem na własne, jak czekałem, proszę pana, jeździłem na święto lasu do Krakowa, odbywały się huczne tam obchody, to wpadałem tam i siedziałem na tej ławce i tak myślałem, żeby tak pan Witek tu usiadł, byśmy tak siedzieli i żeby pan powiedział do mnie, co to pan miał do mnie powiedzieć? Panna młoda ze snu z nocy. Ja mówię. No a kto? Panna młoda ze snu z nocy. Pan za bardzo dramatycznie zaczął. Inaczej, tak. Tak, lapidarnie, tak panna krakowska młoda. Szkoła, tak? No tak, jak to poeta mówi. Tam Panna młoda ze snu z nocy. Sen to miałam. Choć nie spałam, no taki legła niemocy. Śniło mi się, że wsiadam do karety i Kasik mnie wiedzą, chorety, przez jakieś malowane miasta, a kajnie biesy wiedzieć, a oni mówią do Polski. A kasta jest ta polska, kasta. Kasta, tu występuje słowo. Kasta, już wtedy Wyspiański przewidział, że w Polsce będzie kasta. Kasta sędziowska. I kasta jest ta polska, a kasta. Kasta. Pon wiedzą? A niech mu mówi, Jagusia, przymknie. A niech no mówi. Nie, pan mówi. A niech no Jagusia. Przymknie. Niech przymknie. Bo tak jakby miał się przymknąć w ogóle. Przymknie rękę pod pierś. A niech no Jagusia przymknie rękę pod pierś. O, to zakładka. Gorseta. Przysyta trochę, przyciaśnie. Tam puka. A tam puka? A cóż to taka nauka? Serce. Serce? A to pan teraz. A to Polska moja. A to teraz ja, tak? Do kamery tam. A to Polska właśnie. Ale mówi pan, a to Polska. A to Polska. No ulica, to Polska 712, moja tam narzeczona pamięta. Tak? No w Krakowie, no. To Polska właśnie. A to Polskie też. Tak, to Polska właśnie. To Polska. I do czego to idzie? Proszę pana, to idzie, a później skrąca. Idzie, a później tam zawio i później idzie się prosto. Prosto, a ten cały czas prosto. Wie pan, miałem taki przypadek w Zamościu. To tak jak mówili w Krakowie, że jest taka dzielnica Salwator. I tramwajarz dojeżdżał do Salwatora i krzyczał
Salwador Dali nie jadę. No i to się wydało. Później te wąsy takie miał zakręcone. Do góry. Tak, wajchę w ręcach i najdroższe obrazy świata. Co to z tramwajarza umie wyrosnąć, powiem panu, takiego krakowskiego. On ciągle ze sztuką ma do czynienia. Tu się ruszy sztuka, tam się ruszy sztuka. No bo był dorożkarz Ildefonsa, poetyczny, no to potem tramwajarz. Zawsze musi w komunikacji robić. No ja, jasne. W Krakowie każdy poeta robi w komunikacji. I szufelką nie musiał chodzić. To ale kierownicą. Albo tą korbą. No właśnie, a teraz jeszcze korby są? Nie. Nie, już nie, teraz elektronicznie. Cóż, to bez sensu. Wszystko idzie na psy, powiem panu. Ministerstwo Kultury jest i Dziedzictwa Narodowego, a sztuki nie ma. No bo sztuka, a gdzie jest sztuka? A tam sztuka, a to Polska właśnie. Pan mówi. O, kto tam? Proszę pana, kiedy pan będzie prezesem telewizji, bo ja bym chciał dokończyć ten program. Siara, z głowy wypadło mi ten tytuł. A Piasecki żyje? Żyje. Tak? W Krakowie też. Krakowie? I co tam, chodzi po Starym Mieście? Tak? On taki TVN. Naprawdę? Tak. Występuje Zasnę TVN? Bardzo, ale TVN. Występuje? Mają takie to szkło kontaktowe. No. Tam ostatnio ten inny, coś w rodzinie, płciach coś nagadał i było, awantura się rozpętała. Nic nie wiem. Krzysztof Dałkrzewicz. A, co nam dał Krzewicz? Co nam dał Krzewicz? Chwilę rozrywki. A i co powiedział? Bo ja nic nie wiem. Ja jak widzę na przykład, że tam jakaś awantura, to przyłączam, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Wyłączyli już kamery. Nie, nie wyłączyli kamery. No. Dałkrzewicz mówi, a jakiej płci teraz jest redaktor? Aha. Jacoń, nomen omen. Redaktor Jacoń. Redaktor Jacoń się zasromał. Tak? Tak. A potem wyłączyli kamery, a pan Dałkrzewicz mówi, ale żem pier. Tak? No. Jacoń? I poszło wszystko. No Jacoń. Dałkrzewicz Jacoń? No. To, co pan powiedział, zapikał? No. Ja nie wiedziałem, że on taki jest. No, tak wyszło. No, awantura. Tak? No, na całe Polskę. Się przyznał, no, na stare lata. Do, no zresztą śpiewać każdy może. Ach, proszę pana, mój kolega z filmu Piwowskiego pod tytułem Uprowadzenie Agaty. Zaciukali go w tym Krakowie, zadziubali. Zadziubny, jeszcze będzie z powrotem go będą cieńczyć. No panie, starszy człowiek, jedzie Lexusa. Zresztą nie rozumie, że w Krakowie nie można mieć Lexusa. No bo co przecież to nie wypada tak. Inni jeżdżą, no niech już wyjdzie ta Toyota, no bo skądś tam te pieniądze są w Krakowie. Już umówmy się, nie na preclach wszyscy, prawda? Się dorabiają. Tam niektórzy przecież na wyższych oktanach. Tak? Proszę. Tutaj też była jazda na oktanach. Ojej, ile tych oktanów. Starszy człowiek to nie spala. No, wypił 3 dni wcześniej i jeszcze go trzyma. No ja przecież coś na ten temat... Coś chyba chciałem, nie wiem, że tak jak dał Krzewicz chyba chciałem coś palnąć takiego. W sensie takim, że ja nie jeżdżę samochodem. Po prostu. Ja zresztą nie mam Lexusa. Nie. I też mi taka gula wyszła, że on ma. Panu szczerze, ale on jeździ do Włoch i zarabia. Bo on mówi można mówić chyba sztur. Można. Przecież mój kolega ze roku jeździ do Włoch i po włosku zarabia na kontrabasie. Na kontrabasie? Tak, a we Włoszech, nie do Włoch tutaj, tam nie rozumieją sztura nawet. Oj, kurde, też nie. Niech pan tego nie puszczy, bo mnie we Włoch. A ja tam nie jeżdżę do Włoch. Tam Włochy mi tam. Italia, słońce. No i proszę pana, jedzie tam i dostaje tyle pieniędzy, że sobie 5 Lexusów może kupić. No. A ten motocyklista niech uważa. No, jedzie stary człowiek, że żoną Basią, kontrabasistką. A ten gra kontrabasist, nie, ona wiolonczelistka. Prześliczna. No, ale synek nie prześliczny. Jest tak, powiem panu, od tego Sobczuka zaciukał ten synek. Tak, bo tam coś z tym
Młodzi w Krakowie byli prokuratorzy i chcieli się wykazać i Szopczuka oskarżyli, że jest pedofil. No tak. Bo on się kąpał ze swoim synkiem. Może nie swoim, ja nie wiem. Bo swoim. Swoim synkiem się kąpał i oni go dopadli, że jest ten, co Dałkrzewicz powiedział, że ten Pucoń. I proszę, a Jeton jeszcze jest, redaktorka? Jeton już nie. A, już nie. No, szkoda. Bardzo bystra, inteligentna redaktorka. Ale jest jeszcze pani Monika. No już daj pan spokój. Fotka rosła pola. Nad nią szumę. Tak ponuro. Zakończymy chyba. Ja śpiewam, to jest końcówka, to czołówka. La 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 la, to ołówka raczej. No. Słapą. No. Arcesz. Witam się też. Co my tam będziemy robić? My będziemy. Odejście handlować się. Taka ma wyszła z tyłu. Harcerz taki zuch. Jak się państwu spodobało, to tak będziemy dalej, nie? Tak. Jak Kuba Bogu, tak Buc Jakubiec. Taka było powiedzenie. Któż oceni twoje piękno, Krakowie prastary. Tu się zbliżam do prawie do tonu tej trąbki na górze. Chyba, że na sukiennicach szemują maszkary. No takiego rozwiązywał w teatrze starym, co grał szewca głównego. Nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy. To pan wie, jak ten aktor się nazywał. On miał taką, kto się rozwiązywał krzyżówkę i mówił trzypionowo, maszkaron. On mówił, więc słabubna. Wystarczy, dziękujemy.